Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość OX.pl. Dzisiaj rozmawiamy z Michałem Księżakiem. Będziemy rozmawiać o rzeczach ważnych, jeżeli nie najważniejszych. Dokładnie. Hej, rugby, nasza duma, nasza miłość! Hej, hej, rugby, nasza duma, nasza miłość! Zgadza się. Zacznijmy od początku. Chcę cię zapytać o wypadek. Na sam początek, bo były to wakacje. Nie był to wypadek samochodowy. Nie był to wypadek samochodowy. Było to nad naszym polskim morzem, w Władysławowie. Ładna, szeroka plaża. Szeroka plaża, piękna pogoda, wakacje. Czego chcieć więcej, tak? No i... Byłeś ze znajomymi? Byliśmy ze znajomymi, z moją ekipą. No i po prostu było ciepło, wskakiwaliśmy fale z plaży, biegaliśmy do morza. Po prostu co, leżeliście najpierw i wskakujecie w fale, tak? Tak, no ciepło jest, idziemy się zamoczyć, tak? No to nie jakieś moczenie delikatne, tylko biegamy prosto do morza. No i, a że fale były dosyć wysokie, no to... Nie byłeś na żadnej desce, po prostu wszedłeś z impetem. Po prostu wbiegałem z impetem do wody. No i tak jakoś niefortunnie się złożyło, że wskoczyłem w tą falę, ręce mi rozmyło i zatrzymałem się z impetem głową na wydmie. No i wiedziałem, że już jest po wszystkim. Czyli nie woda uderzyła w głowę? Nie uderzyła woda w głowę. Wskoczyłem po prostu w tą falę. W tym momencie chyba była taka silna ta fala, że rozmyła mi ręce i dalej poszedłem głową, uderzyłem tam wyprofilowane dno, gdzie była wydma. Zatrzymałem się. No i tyle. I wiedziałem, że kręgosłup jest złamany. Zostałem leżeć na wodzie. Byłeś przytomny? Byłem przytomny, ale nie potrafiłem się w ogóle ruszyć. A znajomi widzieli, co się dzieje, czy po prostu myśleli, że... Znaczy, ja tego nie widziałem, bo miałem twarz, byłem twarzą obróconą do wody. Natomiast czułem, że się topię i chwilę to trwa, więc dopiero po pewnym czasie ratowniczka razem z jednym z kolegów zaczęli mnie wyciągać z wody. No bo może najpierw myśleli, że nie wiem, jakaś dobra zabawa albo coś. No to dobra zabawa, bo mi się źle, że na wodzie i udaje topielca. No tak. No jak to się nie czasami robiło. I zostajesz odwieziony do szpitala, tam w Władysławowie? Do szpitala we Władysławowie, tak? Nie, do Wejherowa karetką, bo we Władysławowie nie ma jako takiego specjalistycznego szpitala. Po czym stamtąd już helikopterem do Elbląga od razu na operację. I to była pierwsza operacja, pierwsza tak? Bo operacja. Później jest jeszcze druga w Rosji? Tak, w Rosji, w Nowosibirsku. Półtorej roku po wypadku na tak zwany przeszczep komórek macierzystych. To chyba rzadko taka operacja jest przeprowadzana, nie? Teraz już na pewno częściej, natomiast wtedy to były początki. Bo to było 16 lat temu? Tak, 16 lat temu, tak. No i po prostu próbowaliśmy wszystkiego, żeby się udało, żeby było dobrze, nie? To są pewne kręgi, tak? Ja się na tym nie znam. Tak, powiedzieć? Jest wybuchowe złamanie kręgu C5, kręgu szyjnego. 49% rdzenia zostało uciśnięte i zerwane. I to powoduje, że nie możesz ruszać palcami? Tak. Palce nie wróciły, ręce w jakimś stopniu wróciły, stabilizacja tułowia jest na jakimś tam poziomie, noga mi nie rusza w ogóle. W ogóle. Co mówią lekarze na temat nóg? Jaka jest? Już nic nie mówią. No. Mówili, że raczej nic z tego nie będzie i tak się rzeczywiście stało. Nie myślę już w ogóle w tych kategoriach. Po prostu jesteś na wózku? Po prostu siedzę na wózku i żyję. I żyjesz. Tak. Masz rodzinę? Możesz coś powiedzieć? Czy no chronimy twoją przestrzeń osobistą? Mam cudowną rodzinę, mam cudowną żonę, mam 3-letnią córeczkę, Helenkę. I ślub wzięliście już po wypadku? Ślub wzięliśmy już po wypadku, tak. Bodajże 6 lat temu. No i jest dobrze, jestem szczęśliwy. I pracujesz? I pracuję. Gdzie pracujesz? W Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Cieszynie, na Mickiewicza.
I na czym polega Twoja praca? Co robisz? Ja głównie jestem pracownikiem biurowym, administracyjnym, zajmuję się promocją ośrodka, social media, takie te różne sprawy. Rzecznikiem prasowym jestem też. A poza pracą wiem, że działasz sportowo i to całkiem nieźle. No tak, no sport zawsze odgrywał w moim życiu ogromną rolę i jakby przez długi czas po wypadku szukałem tej możliwości, gdzie by się zaczepić. Początki były trudne, wiadomo. Natomiast pewnego dnia przyjechał do mnie mój serdeczny kolega i postanowił, że weźmie mnie na trening rugby na wózkach, żebym zobaczył, jak to wygląda. Rugby na wózkach jest przede wszystkim, albo inaczej, kiedyś został stworzony przede wszystkim jako sport dla osób po urazie rdzenia kręgowego czterokończynowego. Czyli tak jak ja, że i ręce, i nogi są jakby trzaśnięte, jak to się u nas mówi. No i pojechałem na ten trening, no i się zakochałem, spodobało mi się. I można powiedzieć, że od 2007 roku gram w rugby. I to z sukcesami. No, sukcesami. Wiem, że się nie lubisz chwalić sukcesami. Jak sukcesami, ale... jak sukcesami. No, udało mi się tam z drużyną zdobyć Mistrzostwo Polski. Nie jestem może jakimś wybitnym zawodnikiem, no ale staram się tam trochę poprzeszkadzać na boisku. Moje zadania, głównie to zadania defensywne. Najważniejsze, że jest możliwość poruszania się, to jest taka odskocznia. Możliwość spotkania się z ludźmi, którzy czują te same problemy. No, fajna jaką ekipa, tworzycie ekipę właśnie? No, kto wchodzi w skład waszej grupy, drużyny? No, zawodnicy z całego Śląska, można powiedzieć, tak? Starsi, młodsi, ale trzymamy się fajnie razem dzielnie. Współpracujemy na boisku. Też mają rodziny? Też mają rodziny, jak i czasami po... Właśnie rugby dało mi też takiego kopa trochę do życia. Pokazało, że można robić dużo normalnych rzeczy, podpatrywać tych bardziej doświadczonych, no i wplatać to w swoje życie. Teraz jest lepiej zdecydowanie niż było. To jest taki truizm, ale tak jest. Gdybyśmy wrócili do tego momentu zaraz po wypadku. Myślę, że depresja to jest jedno ze słów, którymi możesz określić. Depresja chyba z 2 albo 3 razy występowała. To tak poważna, że myślałem o samobójstwie. Ale to może na samym początku. Natomiast no, byłem tak poszkodowany, można powiedzieć, że nie byłem w stanie nawet sobie nic zrobić, leżąc w tym łóżku, bo niczym zupełnie nie ruszałem, więc no to tylko były myśli. No na szczęście po jakimś czasie dało się tam wyprowadzić mnie na odpowiednie tory, na prostą. No, tutaj główna zasługa przede wszystkim mojej rodziny, moich rodziców, jak i Sylwii, mojej obecnej żony, która wtedy jeszcze nie była moją żoną, ale była przy mnie od samego początku. Byli moi przyjaciele. Także nigdy po wypadku nie byłem sam. Zawsze miałem wsparcie. No i to mi dawało taką motywację do życia, do pracowania, do rehabilitacji. No, miałem po prostu szczęście. A ból fizyczny? Ból fizyczny był na samym początku, jak wracało czucie i wracały ruchy w kończynach, szczególnie górnych, no bo dolnych niestety nie. No to był ból, nie do wytrzymania. No można powiedzieć, że zastrzyki przeciwbólowe lub tabletki przeciwbólowe to było na porządku dziennym. Ale potem spokojnie, z czasem wszystko się normowało. A sprawy finansowe? Bo leczenie... No, leczenie drogie, no, rehabilitacja prywatna. Przez bodajże 6 lat, dzień w dzień. Plus to, co się należało, w cudzysłowie, niepełnosprawnemu, czyli jakieś tam 2 wyjazdy albo 1 do roku.
na jakiś turnus rehabilitacyjny, no więc trochę pieniążków na pewno to wszystko poszło. Mhm. Myślę, że masz jakieś konto, na które ewentualnie ktoś, kto nas ogląda, może w jakiś sposób ci pomóc. Tak, przynależę do fundacji, gdzie zbieram swój 1%, tam też są, możliwości wpłaty darowizny. Także. Zapytam jeszcze o tą operację w Rosji, w Nowosybirsku. Ona była finansowana, jakoś była refundowana przez kogoś? Czy nie była nic refundowana, musieliśmy wszystko zapłacić sami, była ogromna zbiórka. Mhm. Ile kosztowała ta operacja? No, cały wyjazd miesięczny z operacją wyszedł prawie 60 tysięcy. Z przelotami, ze wszystkim. Natomiast no, znowu ogromne szczęście w całym tym nieszczęście, że byli ludzie dobrej woli, którzy po prostu do tej zbiórki się przyczynili, no i dzięki temu mogłem na tą operację polecieć. Mhm. Dzięki temu no, jesteś teraz tutaj, tak? No, można tak powiedzieć, że czy dzięki temu, czy nie. Na pewno się cieszę, że spróbowaliśmy, bo potem można sobie zarzucać, że a nóż może by było lepiej albo coś, nie? No, ale... Dobrze było, że spróbowaliśmy, jakieś tam czucie się poprawiło, trochę ruchów, więc... Co jest najtrudniejszego w Twoim takim codziennym życiu teraz? No, chyba najtrudniejsze to jest taki 100% brak samodzielności, do którego dążę cały czas. Jak jesteś sam w domu, to co jest, co sprawia Ci problem? Powiedzieć nic, no. Ja mam tak mieszkanie dostosowane, czy nasze życie w ogóle, że daję sobie radę. Natomiast wychodząc na zewnątrz, no, są bariery, tak, architektoniczne, których nie da się przeskoczyć. W moim stopniu niepełnosprawności i są to trudne rzeczy do pokonania, dlatego wtedy jest potrzebna pomoc osób trzecich. Mhm. A jeździsz samochodem? Jeżdżę, ale troszeczkę mało. Nie sprawia mi to na tyle radości i wewnętrznego spokoju, dlatego... A jak często trenujesz? Jak często chodzisz do pracy? Do pracy? To codziennie, no, codziennie to normalnie, tak. Każdy. Tak, mam, bo tam bodajże piątki czasami wolne. Natomiast trenuję raz w tygodniu, no bo my mamy jakby takie miejsce w Knurowie, żeby jak każdemu zawodnikowi ze Śląska było blisko, w miarę blisko na dojechanie na trening. I to jest to miejsce, tak? Tak, jesteśmy drużyną z Katowic, Sitting Bulls Katowice, natomiast trenujemy w Knurowie, mamy świetną halę, no i tam dojeżdżamy i tam mamy trening raz w tygodniu w środę, trenujemy po 3 godziny. Słuchaj, rozpoczęły się wakacje, ja mam taką prośbę, gdybyś mógł coś powiedzieć na temat różnych zachowań w wakacje. No tak, no mój wypadek to taki trochę paradoks, tak? No niby związany z wodą, ale jednak jakby w skoku żadnego tam nie było, ale przede wszystkim prosiłbym młodzież, jak i tych starszych, żeby badali sobie dno przed tym, jak chcą wskoczyć do wody. Sprawdzone dno to w miarę bezpieczny skok, jeśli już ma być. Więcej rozwagi. No i więcej rozwagi, no i na pewno nie pod wpływem alkoholu. Dobrze. Odsyłamy do Facebooka, na stronę Sitting Bulls, tak. Do Twojego Facebooka też? Tak. Tak? No i zapytam na końcu o marzenia. Te, o których możesz mówić, bo są marzenia, o których się nie mówi po prostu. Mieć siłę do życia, być zdrowym i żeby rodzina najbliżsi byli zdrowi. Tego Ci życzę. Dziękuję za rozmowę i... Myślę, że zobaczymy jeszcze. Jasne. Może niekoniecznie na portalu OX.pl, ale w ogóle. Dzięki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.